Czasy się skończyły. Obudźmy się. Dyktator z Nowogrodzkiej wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Marionetkowy premier ucieka z Brukseli. Marionetkowy prezydent śmieje się Unii w twarz i ostatecznie demoluje wymiar sprawiedliwości. Ale to nie PiS zapłaci za łamanie prawa, arogancję i dewastację demokracji. Zapłacimy za to wszyscy. Nałożenie sankcji, czyli wstrzymanie dopłat dla rolników, zamrożenie miliardów na budowę dróg, modernizację kolei i rozwój to koszt fanaberii jednego człowieka. Europa mówi dość, zostajemy sami. Obudźmy się. To nie jest dobra zmiana.